Jest okres Wielkiego Tygodnia. W Kalwarii Pacławskiej, leżącej na skraju południowo-wschodniej Polski, odbywają się coroczne Misteria Męki Pańskiej. Po symbolicznym ukrzyżowaniu i złożeniu Chrystusa do grobu w wielu parafiach Małopolski, wzdłuż rzeki San i jego licznych dorzeczy, zaciągane są malownicze i honorowe straże grobowe, powszechnie nazywane Turkami. Na zawsze prawdopodobnie pozostanie zagadką, dlaczego ich się tak określa. Jak i skąd pojawiają się wschodnie elementy stroju, czy też przebieranie się całych formacji w mundury nawiązujące do uniformów ułańskich. Jedni gotowi są te tradycje wiązać z powrotem wojsk Sobieskiego spod Wiednia w zdobycznych strojach. Inni z silnym kultem bożogrobców promieniującym z Przeworska. Jeszcze inni wiążą ten zwyczaj z wielowiekowym nakazem mobilizowania się tutejszych chłopów w paramilitarne formacje przed najazdami tatarskimi. Prawda jest taka, jak udokumentowane kroniki parafialne, które mówią o przeszło stu kilkudziesięcioletniej tradycji małopolskich Turków. Aby na święto Paschy cała pospolita Rzesza była uspokojona. Jak widzimy, dzisiejszy nasz ubiór jest taki troszeczkę żałobny w związku ze śmiercią pana. To jest takie upiększenie tych świąt wielkanocnych. Służbę w naszym oddziale pełnią w sumie kawalerowie, chociaż jest kilku mężczyzn żonatych. Przeważnie tak było, że każda dziewczyna swojemu narzeczonemu robiła, starała się o to, żeby był jak najładniejszy. Dużo właśnie chłopaków przychodzi ze względu na dziewczyny. Bo to jednak, jak to mówi się, za mundurem panny sznurem. Co pół godziny się zmieniają. No i tak będzie aż do jutra. Całą noc tak będą się zmieniać. Tradycja ta wywodzi się z bitwy pod Wiedniem, gdzie chłopi polscy również brali swój udział
I wracając z tej bitwy z tymi łupami, wrócili w Wielką Sobotę i w tych strojach właśnie, które zdobyli, wystawili warty przy grobie pańskim. Ta tradycja pozostała do dnia dzisiejszego. W każdej parafii inaczej są ubrani. Ale wszędzie ładnie. Dlaczego się nazywamy Turki? Tak na nas mówią, że Turki, inaczej straż grobowa. Ponieważ jak Jan III Sobieski wracał spod Wiednia w 1683 roku, właśnie na Wielkanoc przybył do Polski i wtedy trwały święta wielkanocne. I Wielki Piątek, chcąc podziękować Bogu za triumf wiedeński, ustawił honorową wartę przy grobie pańskim. U nas występują dwa rodzaje, chust czerwona i biała. Chusta czerwone zakładamy w Wielki Piątek i Wielką Sobotę i to jest koloru czerwonego, to najprawdopodobniej, logicznie rzecz biorąc, symbolizuje krew, jaką Chrystus przelał za ludzkość, więc czerwony kolor, ofiara, krew, męczeństwo. Wielką Sobotę również i również mamy niebieskie koszule, a na Wielkanoc, na rezurekcję, kiedy święcimy zmartwychwstanie, przychodzi nam biała chusta i biała koszula. Dobrze wam poświęcimy, żeby nic tu się nie uronił z tego. Żeby dobrze smakowało, to trzeba poświęcić. Życzę Państwu wesołych, radosnych, szczęśliwych świąt. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie puśćcie. Delikatnie może. Thank you.
wiatr. Patrz, weź! Na ramię! Broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! Patrz, na ramię, broń! W lewo, zwrot! Zawsze podtrzymuje tradycję. No a tu tradycja jest większa, silniejsza od pogody nawet. Prezentuj, broń! Na lewo, patrz! Szable w dłoń, prezentuj broń na wprost, patrz. Na ramię broń, szable w skąd. Prawo zwrot, kierunek na wprost, marsz. Wszystko najlepszego, zdrowia. Patrz, tuś, szable w dłoń, prezentuj broń na wprost, patrz. Na
ramię broń szablewską. Jedźmy do przerwy. Podczas całej parady SB najechało na konia, podbierały wszystkie szable. To były szable ułańskie typowo i po prostu teraz pozostały tylko same atrapy. Te czapki to jest twórczość ludowa, tak samo jak i te kwiatki, także to ludzie miejscowi tworzą to wszystko. Każdy kwiateczek jest wygniatany. Każdy kwiatek jest wygniatany ręcznie. Na taką czapkę wchodzi około 1000 konwalijek, to są te malutkie takie, wygniatane. Później wychodzą jeszcze te większe, one są po prostu łączone razem. Wszystko zrobione z bibuły i z papieru maślanego, tak zwanej kalki kreślarskiej. I po prostu wzmacniane są drutem, takim miękkim. I wszystko jest skręcane razem. Orły to są różnie, wycinane z blachy, wygniatane, wybijane gwoździami. Każdy jak chce, tak kombinuje, ale żeby jest, jak najładniej było. Ale jest zawsze, jest orzeł, jest z koroną i z krzyżem na tym. To jest na każdym jednym orle. Daj, Cisiano. Oczywiście te stroje nie są oryginalne, tureckie, jakie wtedy były. Po prostu to są w miarę czasów zmieniały. I to są już tak zwane stroje jak gdyby legionowe. I one utrzymały się do tej pory. Znaczy sobota, piątek sobota to jest zwykły, czysty strój. A już na rezurekcję się idzie na kolorowo, ale bez bukietu. Także bukiet przypina się już w niedzielę na sól. Patrz toś, szable w dłoń, prezenty w dłoń, na wprost, patrz. Jak ja pamiętam, już mam 66, a to było jeszcze za dziadek jak był i o, to już do 100 lat. To jest tradycja. I co to takie święta? Byłem gdzieś tam na zachodzie, albo gdzieś tam tego nie znają, a tylko było święto, tak niedziela, poszło się do kościoła, przyszło i to po wszystkiemu. Tam nikt o tym nie wiedział wcale. To tylko tu rzeszowskie, przemyskie, innych to nie znajdziemy takich tu w Polsce, nie znajdziemy. Pyszność! Prezentuj! Broń! Na śpiących Turków, patrz!